Zabytkowy kościół św. Marcina w Szebniach zyskał nowy blask. Świątynia została oświetlona z zewnątrz. Środki na ten cel przekazała lokalna grupa działania Nowa Galicja. Zewnętrzna iluminacja jest jednym z ostatnich etapów renowacji kościoła. Drewniana świątynia została wzniesiona w 1605 roku. Ostatni gruntowny remont przeprowadzono tam w latach 2012-2013. W 2012 roku rozpoczęły się prace renowacyjne, remontowe. Powołane zostało również Stowarzyszenie Parafii Szebnie Dziedzictwo, które postawiło sobie za cel, za punkt honoru wręcz, bo tak trzeba to nazwać, zadbanie o to dziedzictwo kulturowe, które jest na terenie naszej parafii. Od 2012 roku kościół został zabezpieczony przed dalszym, dalszą degradacją, dalszym niszczeniem. Kościół także zyskał nową funkcję, a w ostatnim czasie kościół został oświetlony z zewnątrz. To było dopełnieniem tej pięknej inwestycji, tego, tej pięknej renowacji, która się tutaj odbywała. Montaż iluminacji wyniósł ponad 28 tysięcy złotych. Inwestycja w 95% została dofinansowana ze środków lokalnej grupy działania Nowa Galicja. Teraz Stowarzyszenie Parafii Szebnie Dziedzictwo planuje pozyskać środki na renowację zabytkowych organów. Zostały zakupione już po wojnie, w latach 50 przez księdza prałatę Józefa Opiołę. Przywędrowały tutaj z Tarnopola. Są wspaniałym zabytkiem tamtych czasów. Służą do tej pory, grają, ale wymagają renowacji. Kościół Świętego Marcina w Szebniach znajduje się na szlaku architektury drewnianej.